Witam Państwa. Chciałem Państwu opowiedzieć dzisiaj o świętym Augustynie i oczywiście Absolutnym truizmem jest stwierdzenie, że święty Augustyn jest jednym z najważniejszych, największych myślicieli Zachodu. Jego myśl stanowi bowiem pomoc pomiędzy odchodzącym do przeszłości antykiem, a nową epoką, która realizować będzie Boży zamysł w zupełnie inny sposób i w innych formach. Augustyńska refleksja przenosi bowiem w średniowiecze to, co Najważniejsze z osiągnięć antyku, starożytnej Grecji i Rzymu, dostosowując równocześnie do świata, który ma już leżący poza nim samym sens i cel. Można więc powiedzieć, że jest Augustyn ostatnim człowiekiem starożytności, pierwszym człowiekiem średniowiecza, łącząc stary i nowy świat. I ten czas przełomu, z schyłek imperium Romanum, którego wyjątkowości świadom jest. Sam Augustyn stanowi dla niego doskonałą okazję dla snucia rozważań, które później staną się punktem odniesienia dla całej niemal europejskiej tradycji filozoficznej i politycznej. Rodzi się bowiem Augustyn w roku 354 jako obywatel rzymski i poganin w Tagaście. Umiera natomiast w roku 430 jako katolicki biskup w oblężonej Hiponie. To, co pomiędzy, jest zapisem z jednej strony dziejących się poza Augustem Historii, z drugiej zaś jego wewnętrznej drogi i przemiany, która uczyni zeń jednego z ojców i doktorów Kościoła, a także filozofa darzonego szacunkiem także przez tych, którzy nie podzielali jego wiary. Przyłomem w życiu Augustyna jest noc w Mediolanie roku 386, gdy usłyszawszy wewnętrzny głos, który kazał mu czytać listy Pawłowe, natrafił na fragment listu do Rzymian. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i w uzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszcie się zbytnio o ciało, gardząc rządzą. I jest to czas, kiedy dokonuje się głęboka wewnętrzna przemiana Augustyna. W roku następnym przyjmuje chrzest z rąk biskupa Mediolanu Ambrożego. Potem wraca do Afryki, angażując się w spór z Donatystami. Po złupieniu Rzymu przez wizygotów w roku 410 Rozpoczyna pracę nad swoim najważniejszym dziełem, De Civitate Dei, o państwie Bożym. I w swoim wykładzie skupię się przede wszystkim na politycznych wątkach myśli Augustyna, próbując przedstawić w zarysie jego chrześcijańską wizję porządku doczesnego oraz spojrzenie na instytucje państwa i prawa. Spojrzenie, które porządkowało myślenie o nich przez kolejne stulecia, stanowiąc fundament chrześcijańskiej filozofii i teologii politycznej. Centralnym problemem dla Augustyna jest problem zła, bo nie mógł przecież w obliczu wszechograniającej niegodziwości, którą obserwował na każdym kroku, niż nie, nie odszukać przyczyny Jego istnienia. Tym bardziej, że wychodził z założenia wszechdobrego Boga. I to zagadnienie zła stanowi dla Augustyna punkt wyjściowy i nie tyle w rozważaniach te, teolo, teologicznych, ile w rozważaniach o kwestiach wolności, wolnej woli, determinizmu, a w konsekwencji państwa i prawa. Swój wywód Augustyn rozpoczyna od aktu kreacji, od stworzenia Boga, człowieka przez Boga. Człowiek został stworzony przez twórcę na jego obraz i podobieństwo. I Augustyn przyznaje, że akt stworzenia człowieka doskonałym wynika z Bożej łaski. Dlatego Pierwszy człowiek był podobny do swego Stwórcy. To wpisane w jego duszy było odwieczne prawo moralne, które oddziałując na duszę sprawiało, że ciało człowieka poddane było panowaniu tejże duszy. Czyli człowiek w raju wyrażał doskonały stan duszy który wypełniony był cnotami roztropności, męstwa, wstrzemięźliwości i sprawiedliwości. I w ten sposób ukształtowany przez Boga, Augustyński człowiek zajmował się kontemplowaniem prawdy. A tym samym życie człowieka w raju polegało na Stosowanie się do ducha, jak pisze Augustyn, nie zaś do ciała. Skoro człowiek stosował się do ducha, to nie mógł popełnić grzechu, który stanowi bramę do doświadczenia zła. I taki stan duchowy wpływał na życie ludzkie, które było całkowicie wolne od boleści, smutku, od śmiertelności. I dzięki łasce Bożej wystarczyło człowiekowi, ażeby w takim stanie wytrwał i nieustannie cieszył się ze swojej rajskiej, wolnej od grzechu, szczęśliwej egzystencji. Oczywiście wiemy, że tak się nie stało za sprawą aktu woli, który pchnął człowieka do zakazanego przez. Boga czynu. I tym samym człowiek zaprzepaścił nie tyle tylko swój szczęśliwy żywot, ale co istotne, szczęśliwy żywot całego swojego rodu, całego rodzaju ludzkiego. Adam grzesząc, czyli ponad wolność i doskonałość, wybierając niewolę i zepsucie, stracił łaskę, a grzech rozprzestrzenił się po całym świecie. Wynikiem tego, jak twierdzi Augustyn, jest powstanie potępionego tłumu Masa Damnata, gdyż pierwszy człowiek został sprawiedliwie ukarany wraz ze swoim całym potomstwem. Człowiek może uwolnić się od tej boskiej kary tylko i wyłącznie poprzez miłosierną i niezasłużoną łaskę. To właśnie w wyniku tej łaski Boga uzdrowiona zostaje wola ludzka, która swoją miłość nie kieruje już ku dobrom niższym, lecz kieruje ku dobru najwyższemu, ku, ku Bogu. Augustyn e, Próbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg w Twoim miłosierdziu nie udzielił człowiekowi daru wytrwałości. Odpowiedź na to pytanie jest na lakoniczna i prosta. Twierdzi bowiem biskup Hipony, że nie wie. Jest to Bożą tajemnicą, której rozum ludzki nie jest w stanie przeniknąć. Ważne jest jednak to, że w wyniku sprzeniewierzenia się Bogu człowiek traci wolność istotną, która obok wolności formalnej jest jedną z dwóch rodzajów wolności ludzkiej nakreślonej przez Augustyna. Ta wolność istotna, wolność prawdziwa, tak, to bycie wolnym od zła, w którym człowiek jako istota uwarunkowana w konkretny sposób, czyli posiadając. Doskonały stan duszy wyraża postawę wybierania zawsze moralnego dobra. Człowiek zatem poprzez swój grzech zostaje pozbawiony wolności istotnej, która w zasadniczy sposób umożliwiała mu bezgrzeszny żywot w Bogu. Opuszcza go łaska, to jest wyrazem sprawiedliwej kary za odstępstwo od bożych nakazów, kary za. Nieposłuszeństwo wobec Stwórcy. Człowiek zaś, pozbawiony tej łaski, odczuł nagle, że zaczyna wstydzić się swojej nagości, to też okrył się liściem figowym, zaczął funkcjonować pod łuk ciała, nie zaś pod łuk duszy. Skoro dusza z własnej woli odrzuciła Boga, to tym samym nie mogła ujarzmić ciała, które w hierarchii bytów stworzonych sytuuje się oczywiście niżej od duszy. Ten korzeń grzechu stanowiący o tym nowym stanie ludzkości implikuje istnienie w społecznościach poadamowych takich skaz jak wojny, zamęt, zabójstwa, kradzieże, oszustwa. Gdyby więc pozwolić upadłemu człowiekowi żyć w taki sposób, w jaki mu się podoba, to popadłby on w nieprzeliczone występki, zbrodnie i grzechy. Augustyn pozostawia jednak człowiekowi nadzieję. Natura ludzka nie utraciła istoty swojego adamowego bytu całkowicie. Mimo, że człowiek porusza się w mroku swej duszy, to jego zdolność do ujrzenia dobra i postępowania wedle cnoty dalej w znikomym stopniu w nim tkwi. Czynić to może jednak tylko dzięki łasce udzielonej mu przez stwórcę. I według Augustyna, im bardziej człowiek jest ugruntowany w dobru, im bardziej jest on wolny od grzechu, tym bardziej jest wolny. Tak? Najwyższym dobrem dla Augustyna jest oczywiście Bóg i do tegoż dobra, w przeciwieństwie do dóbr przymijających jako bytów stworzonych, człowiek powinien wyrażać swą miłość, aby tym samym uzyskać autentyczną wolność. Wyrażenie przez człowieka tej miłości łączy się z koniecznością postępowania zgodnego z nakazami boskimi. Ech. Przez tę konieczność posłuszeństwa Bogu człowiek paradoksalnie zyskuje rzeczywistą wolność w panowaniu nad sobą. Problem w tym, że wola sama w sobie nie urzeczywistni jednak w człowieku owej wolności. uwagi na fakt, że jedynie dobra wola może sprawić, by człowiek zapragnął żyć sprawiedliwie i uczciwie. Ta dobra wola jako wierność wobec dobra i jako dobra miłość możliwa jest do osiągnięcia jedynie na gruncie działania Bożej Łaski. A zatem człowiek wewnętrznie wolny to człowiek uwolniony od grzechu, od grzeszenia. Ale kluczem zaś do tego uwolnienia jest rozpalona przez łaskę Bożą Wola, która tym samym staje się dobrą wolą, będącą wyrazicielką miłości człowieka, do Boga. Możemy więc y, u biskupa Hipony wyróżnić dwa rodzaje wolności. Po pierwsze, wolność formalną. Po drugie, wolność moralną. Pierwsza charakteryzuje się jedynie możnością wyboru i nie zapewnia człowiekowi uniknięcia moralnego zła. Druga natomiast pozwala, Człowiekowi bezwzględnie uniknąć owego zła. Pierwsza wolność jest skutkiem zepsutej woli, druga natomiast woli uzdrowionej przez Bożą łaskę, czyli dobrej woli. Problem w tym jednak, że tylko wybrani mają możliwość Skorzystania z łaski, która wyzwoli ich duszę z okowów grzechu, a tym samym umożliwi wypełnienie prawa. Przejawem takiego boskiego wyboru może być na przykład narodzenie się w chrześcijańskiej rodzinie, przyjęcie chrztu, wiara i wytrwanie w owej wierze do końca swoich dni. Ale wybór, jakiego dokonuje Bóg, jest poza ludzkim zrozumieniem. Nie należy jednak uważać, że wybór boski jest niesprawiedliwy. Bóg spośród masy potępionych, masa damnata decyduje o tym, kogo należy sprawiedliwie ukarać, a komu udzielić łaski. A człowiek nigdy nie zdoła pojąć tego. Boskiego misterium, owej wielkiej boskiej tajemnicy. Augustyn widzi więc dwa rodzaje ludzi. Jeden człowiek o charakterze wewnętrznym i ziemskim. Żyje podług ciała i osiąga szczęście doczesne na podstawie powszechnie panujących opinii tego, jak to szczęście ma wyglądać. Drugi człowiek o charakterze wewnętrznym i niebiańskim osiąga szczęście poprzez życie wśród bogactw królestwa najwyższej i niewyczerpanej mądrości. Pierwszy jest człowiekiem grzechu, drugi zaś człowiekiem sprawiedliwości. Obaj są odbiciem dwóch grup ludzkich, które zmierzają do przeciwnych sobie celów. Grzeszny obóz ziemski zmierza do śmierci. Sprawiedliwy obóz niebiański zmierza do zmartwychwstania, które nastąpi po powtórnym przyjściu Chrystusa. Co ich różni? Otóż różni ich wszystko. Pierwsi darzą miłością dobra materialne. Drudzy miłują Boga. Jak pisze Augustyn, miłość dobra charakteryzuje się m.in. świętością, uległością i łagodnością. Miłość zła zaś nieczystością, buntowniczością i chciwością. I ten dualizm soteriologiczny, mający swoje podstawy w rozważaniach teologicznych i filozoficznych Augustyna, stanowi wstęp do myślenia w kategoriach civitas terrena i civitas Dei. Miłość własna jako pogarda Boga powołuje do życia państwo ziemskie. Podczas gdy miłość Boga jako pogarda samego siebie powołuje państwo Boże, Civitas Dei. Civitas Terena to zatem wspólnota ludzi, którzy pozbawieni są łaski, którzy są skazani na potępienie, których ziemska doczesna egzystencja jest celem i sensem ich życia. Civitas Dei zaś. To wspólnota ludzi obdarzonych łaską, którzy na ziemi spędzają swoje życie niczym pielgrzymi, podążając do leżącego poza ich ziemskim życiem celu. Pierwsi żyją wedle ciała, drudzy żyją podle ducha. Pod pojęciem państwa Bożego Augustyn rozumie więc społeczność, Zbawioną, bądź też mającą zostać zbawioną. Pamiętajmy jednak, że nie należy rozumieć tej społeczności jako ludzi, którzy aktualnie żyją na Ziemi. To raczej mistyczna wspólnota, w skład której wchodzą także zmarli, jak i ci, którzy mają się dopiero narodzić. Zatem jest to społeczność transcendentna względem doczesnej zbiorowości. Symboliczne. Zainicjowanie obu państw Augustyn widzi w poróżnieniu Kaina i Abla, którzy wyrażali odmienny rodzaj miłości. Obaj bracia wywodzili się z zepsutego korzenia adamowego, zatem stanowili część masa damnata. Kain założył miasto, co Augustyn. Interpretuje jako powstanie z terena. Abel zaś dzięki nadanej przez Boga łasce oczyścił się z grzechu i stał się obywatelem z Dei. Nie widział bowiem on państwa innego niż to, które jest w niebie. Zamordowanie Abla przez Kaina spowodowało, spowodowane było Zazdrością I był to pierwszy akt wielkiego konfliktu pomiędzy Civitas Terrena a Civitas Dei. Panem pierwszym jest Szatan, dzierżący ją w swej ukrytej niewoli. Panem drugim jest Chrystus. Świat jest zatem dla Augustyna polem wiecznej rywalizacji dobra, dobra i, i zła. I zła. Tak pisze o tym Augustyn. Albowiem w każdym człowieku, jakie już rzekł, jawi się najpierw to, co jest naganne. I od czego koniecznie powinniśmy zaczynać. Chociaż nie musimy w tym pozostawiać, a później to, co jest chwalebne, i do czego czyniąc postępy dochodzimy, a doszedłszy tam już zostajemy. Dlatego też nie każdy człowiek zły stanie się dobry. Nikt wszakże nie będzie dobry, kto przedtem nie był zły. A im szybciej zmienia się ktoś na lepsze, tym szybciej również zyskuje miano, miano od tego, do czego się zabiera. I tym szybciej poprzednie se miano przysłania mianem późniejszym. Napisano więc o Kainie, że założył państwo. Abel zaś, jako obcy, Państwa nie założył. Otóż państwo świętych jest w niebie, jakkolwiek i tutaj na ziemi rodzi ono obywateli, których przebywa na obczyźnie, aż nadejdzie czas jego panowania. Wtedy zgromadzi wszystkich z stałych w, w ich ciałach i wtedy otrzymają oni obiecane królestwo, w którym wraz ze swoim zwierzchnikiem, królem wieków, będą bez końca panować. Musimy jednak dokonać w tym miejscu bardzo ważnego, istotnego z punktu widzenia naszych rozważań o państwie i prawie zastrzeżenia. Żadnego bowiem doczesnego społeczeństwa i państwa nie możemy rozpatrywać jednak przez pryzmat państwa ziemskiego ani państwa Bożego. Ponieważ Augustyn Stosuje to rozróżnienie wyłącznie na gruncie eschatologicznym, a nie politycznym. W tym wymiarze Augustyn widzi konkretne społeczeństwa jako przemieszanie między sobą obywateli civitas dei i civitas terrena, zamieszkujących w sekulum, czyli w sferze doczesnej egzystencji, w której toczy się polityka. Obie te wspólnoty egzystują zatem obok siebie, tu na ziemi i choć, choć ontologicznie i teleologicznie są od siebie oddzielone, to fizycznie ze sobą wymieszane i współegzystujące w ramach mniejszych wspólnot, miast i państw, które to wspólnoty mają dopiero charakter wspólnot politycznych. Ta doczesność państwa świeckiego jest wspólna dla obywateli civitas dei civitas terrena. To też Augustyn pisze, że musi być zachowana zgoda obu państw w sprawach życia doczesnego. I tak o tym pisze Augustyn. Lecz dom ludzi którzy nie żyją z wiary, zabiega o pokój ziemski wśród dóbr i wygód życia doczesnego. Natomiast dom ludzi żyjących z wiary oczekuje dóbr wiecznych, przeobiecanych dla przyszłego życia. Dóbr ziemskich zaś i doczesnych używa jako obcy przechodzeń, tak by nie dać im się usilić i odwrócić od Boga, do którego podąża. Jednak wspierać się na nich i nie powiększać ciężaru ciała podlegającego skażeniu i przez to obciążającego duszę. Natomiast czyni to czynić go znośniejszym. Dlatego też korzystanie z dóbr niezbędnych dla tego śmiertelnego żywota jest wspólne obu grupom ludzi i obu odmianom domów. Lecz cel takiego korzystania u każdej z nich pozostaje osobny. Jej tylko właściwy i wysoce odmienny. Tak tedy państwo ziemskie, nieżyjące z wiary, dąży do pokoju ziemskiego, a zgodą obywateli co do rozkazywania i posłuchu zasada na tym, iżby panowała między nimi pewna zgodność ludzkiej woli w zakresie spraw wiążących się z doczesnym życiem. Państwo niebieskie lub raczej ta jego część, która. Jako obca wędruje w tym znikomym świecie i żyje z wiary, nieuniknienie musi również korzystać z tego pokoju. Do czasu, gdy przeminie sama śmiertelność, dla której pokój tak jest konieczny. Zgodnie z tym, gdy dołonia państwa ziemskiego przepędza czas swego wygnania niczym jeniec, mający już wszelaką obietnicę uwolnienia i duchowy dar jako jej porękę, nie waha się, okazywać posłuchu prawom państwowości ziemskiej, rządzącym wszystkim tym, co się przyczynia do podtrzymania śmiertelnego życia, a że ta śmiertelna doczesność jest im wspólna, więc i w sprawach z nią związanych musi pomiędzy dwoma państwami panować zgoda. Najistotniejszym w filozofii politycznej Augustyna elementem w badaniu istoty państwa doczesnego jest jego geneza, która łączy w sobie z jednej strony klasyczne, starożytne ujęcia, godząc je, czy próbując pogodzić z chrześcijańskim przesłaniem. Dlatego rozważania Augustyna na temat genezy państwa zdeterminowane są z jednej strony przez wizję społecznej natury człowieka, z drugiej zaś antropologiczne refleksje o zepsutym przez grzech człowieku funkcjonującym w rzeczywistości ograniczonej łaski. Dlatego jako człowiek wykształcony, jako Rzymianin, podąża biskup Hippony drogą wytyczoną przez Arystotelesa i Cycerona, szukających genezy wspólnoty politycznej w naturalnej, przyrodzonej człowiekowi skłonności do życia społecznego. Idąc drogą Arystotelesa i Cycerona, Augustyn człowieka pozbawionego społecznego charakteru porównuje z mitycznym, olbrzymem kakusem. Czyni to po to, by wykazać, że człowiek pozbawiony społecznej natury nigdy nie istniał a niespołecznie dziki człowiek może istnieć jedynie w zmyślonych utworach poetów. Tymczasem człowiek, w przeciwieństwie do dziczałego kakusa, uformowany został do życia we wspólnocie, do życia w społeczeństwie, które uzewnętrznia się w tworzeniu pokojowych społeczności. W przeciwieństwie do kakusa, człowiek żyje bowiem w zorganizowanej społeczności, której przejawem jest państwo. Człowiek tworzy rodziny, zawiera relacje przyjacielskie i inaczej niż ów kakus raczej daje coś od siebie, niż niej sam zabiera. Tylko dzięki innym ludziom, pisze Augustyn, człowiek może się rozwijać, przezwyciężać niebezpieczeństwa i trudności, które spotykają go w życiu. Nie byłoby więc dla człowieka sensu żyć w izolacji. I tak o tym pisze Augustyn w Państwie Bożym. Oto dlaczego... Stworzył Bóg człowieka samego tylko i jednego. Nie po to naturalnie, iżby trwał w osamotnieniu bez ludzkiego towarzystwa. Lecz po to, by w ten sposób położyć silniejszy nacisk na jedność tej społeczności i węzeł zgody. A jeśli ludzie mieli być złączeni ze sobą nie tylko przez podobieństwo natury, lecz także przez uczucie pokrewieństwa. Samą nawet niewiastę, która miała się połączyć z mężczyzną, spodobało się Bogu stworzyć nie tak jak męża, ale z męża, by z jednego tego człowieka rozmnożył się cały rodzaj ludzki. Obowiązkiem tak ukształtowanego człowieka jest współżycie, które daje początek Rodziną. I to, jak twierdzi Augustyn, idąc za Arystotelesem i Ceceronem, rodzina jest początkiem państwa. To rodzina rozrasta się niczym drzewo, tworząc większe wspólnoty, w końcu wspólnotę państwową. Powiem, każda istota ludzka, podobnie jak. Litera tworząca zdanie jest tylko cząstką państwa. Człowiek zawsze jest cząstką jakiejś większej społeczności, rodziny, narodu, ludzkości. To społeczeństwo rodzi się z miłości. Miłość łączy jednostki ludzkie w lud, który jako zbiór wielu istot rozumnych złączony jest wspólnym celem. Najistotniejszym związkiem społecznym oczywiście w tym kontekście jest rodzina, ponieważ jest cząstką i równocześnie zaczątkiem państwa. A zatem e, państwo kształtuje się więc dla Augustyna naturalnie, na gruncie norm prawa natury. Ponieważ tak samo jak człowiek, w przeciwieństwie do Kakusa, e, Wykazuje naturalny instynkt i który łączy go społeczne stosunki przyjaźni i małżeństwa. Tak też państwo wyrasta z naturalnego łączenia się wielu rodzin. Nikt bowiem jako pojedyncza istota ludzka nie jest samowystarczalny. Zatem naturalna potrzeba wchodzenia w stosunki z innymi ludźmi tworzy ostatecznie, naturalnie państwo. A zatem państwo nie jest niczym innym, jak tylko rozrastającą się w zgodzie wielką gromadą ludzi. Fundamentem państwa powinno być poszanowanie dobra wspólnego i sprawiedliwości. Choć jak za chwilkę pokażę, nie warunkują one tego, czy państwo jest państwem. Ponieważ tej klasycznej koncepcji arystotelejsko-cycerońskiej w refleksji Augustyna towarzyszy druga, która wynika z poruszanej wcześniej radykalnie pesymistycznej Augustyńskiej antropologii związanej z grzechem pierworodnym. I wyrażona jest ona w jednym z najsłynniejszych cytatów z Augustyna. Cytatów często, chyba najczęściej przywoływanych. Państwo wyzbyte sprawiedliwości staje się bandą zbójecką. Bowiem sprawiedliwość, justitia, odgrywa kluczową rolę w określeniu rzeczywistego państwa. Państwa bowiem, wyzute z cech Bożych w prawach i rządach, nie są zdolne, zdaniem Augustyna, do należytego funkcjonowania. Gdy państwo kieruje się innymi wartościami aniżeli tymi z tych, Ugruntowana jest civitas, de i wtedy mamy do czynienia z wielką bandą rozbójników. Dla określenia takiego państwa, Augustyn nie stosuje jednak terminu civitas, lecz termin regnum. Ponieważ punktem ciężkości nie są tu dobro wspólne i sprawiedliwość, ale władza i przymus. O ile zatem? Cywitas jest efektem społecznych skłonności człowieka, utle regnum jawi się jako konieczna konsekwencja upadku człowieka. W tym ujęciu początkiem każdego królestwa nie jest więc rodzina, lecz banda zbójców, która rozrastając się zajmuje ogrzone terytoria i pochłania civitates. Dlatego współczesne Augustynowi państwo, instytucja grzeszna i ułomna w swej istocie, jest więc połączeniem obu kategorii. Jest jednak, pamiętajmy, ciągle dziełem bożym, ponieważ jak napisał święty Paweł w liście do Rzymian, nie ma władzy jak tylko od Boga. Państwo jest więc z jednej strony wspólnotą, z drugiej zaś to aparat przymusu. Jako wspólnota istniałaby bez względu na taki, a nie inny charakter ludzkiej natury. Z tego jednak, że jest ona upadła, wynika, że ma ono ostatecznie charakter przymusowy. I państwo nie jest bytem etycznym, ale jego rola przypisana mu w Bożym Planie polega na powstrzymaniu ludzkości przed dalszym upadkiem i dalszą degeneracją, przed, przed, przed dalszym pogrążaniem się w grzechu. Nie ma bowiem Augustyn wątpliwości, że człowiek wykazuje zamiłowanie do rzeczy szkodliwych, które burzą porządek społeczny. Szuka okazji do bycia lepszym od innych i znajdowania zadowolenia kosztem innych ludzi. Narzędziem państwa powstrzymywania przed takimi niszczącymi działaniami nie może być więc miłość i perswazja, lecz stosownie do zepsutej z gruntu natury człowieka przymus i groźba jego użycia. I w ten tylko sposób można zapewnić pokój rzeczy ziemskich, czyli coś, czego na równi pragną członkowie Civitas Dei i Civitas Terrena. Członkom Civitas Dei, żyjącym z wiary, państwo nie jest w istocie potrzebne. Potrzebne jest członkom Civitas Terrena, by nie ujawnili całego zła swej zdeprowowanej, nikczemnej natury. Skoro są źli i występni, trzeba więc przemocą zmusić ich do przestrzegania prawa za pomocą przemocy i strachu. Konflikty i powstanie struktur politycznych jest zatem konsekwencją odwrócenia się człowieka od Boga. Władza państwowa powinna starać się niwelować konsekwencje owego upadku. Pełni zatem dla Augustyna przede wszystkim funkcję represyjną i porządkującą, powstrzymując w społeczeństwie zaistnienie jeszcze większego zła. Celem państwa nie jest więc wychowywanie czy moralna edukacja obywateli. Przeciwnie, państwo raczej powinno Ograniczać niesprawiedliwość, pielęgnować justycja humana, aniżeli chcieć idealną sprawiedliwość osiągnąć. Ta doskonała sprawiedliwość jest wyłącznie domeną przyszłego Królestwa Bożego. Sprawiedliwość rozpatrywana jest więc przez Augustyna dualistycznie. Z jednej strony jako niedoskonała sprawiedliwość ziemska, z drugiej strony jako doskonała sprawiedliwość boska. Sprawiedliwość doczesna pełni, z uwagi na zdeprawowany charakter ludzkiej natury, konieczną funkcję w warunkach ziemskich. A jej idealny wzorzec u rzeczywiście się dopiero i jedynie w Królestwie Bożym. To Dążenie do niedoskonałej, ale jednak sprawiedliwości, jest podstawą augustyńskiej typologii ustrojowej. Typologii, którą w istocie Augustyn przejmuje w całości od Arystotelesa i Cecerona. Istnieją wtedy dla Augustyna dwa rodzaje władztwa. Z jednej strony władztwo sprawiedliwe, za którego pośrednictwem przemawia i wydaje rozkazy sam Jezus Chrystus. Takiego rodzaju władztwo kieruje się dobrem ogólnym, a sprawiedliwość swoją wyraża poprzez kult prawdziwego Boga. Zadaniem takiej władzy jest przede wszystkim wypełnianie trzech głównych obowiązków rozkazywania, Zaradzania potrzebom poddanym i otaczania ich ogólną pieczą. Oczywiście, Augustyn nie ma złudzeń, że władza państwowa może w pełni osiągnąć powyższe cele, ale twierdzi, że powinna starać się te cele urzeczywistniać. Przeciwieństwem takiego własnego jest władztwo. Despotyczne, władztwo ludzi zdeprowowanych i niemoralnych, które jednak dozwolone jest przez Boga jako kara za grzechy ludzkie i które dąży przede wszystkim do realizacji egoistycznych celów rządzących. Pamiętajmy jednak, że oba rodzaje władztwa sprawują swoje panowanie na mocy danej przez Boga. Mamy zatem, z jednej strony rządy jednostki króla albo tyrana, rządy grupy sprawiedliwych bądź rządy fakcji, w końcu rządy ludu, które mogą przyrodzić się w tyranie tłumu. Istotą ustrojów sprawiedliwych jest to, że rządzący służą rządzonym, a nie despotycznie nad nimi panują servire non dominare. Obowiązkiem dla się obywateli jest bezwzględne posłuszeństwo i pamiętajmy, że jest to obowiązek nakazany wprost przez Boga, który jako zwierzchnię źródło władzy politycznej jest jednocześnie jej legalnym mocodawcą. Oczywiście z wyjątkiem rozkazów, które w swojej istocie nie są zgodne z prawem Bożym. Chrześcijanin nie może zatem wyrażać oporu względem sprawiedliwych praw i rozkazów Bożych. Jednakże może odmówić wykonania rozkazu, który stoi w sprzeczności z odwiecznym prawem Stwórcy. Pod warunkiem oczywiście, że odmowa ta nie płynie z nienawiści do władzy, lecz z miłości do Boga. Może więc wyrażać opór na gruncie dwojakiej zasady. Po pierwsze, opór powinien czy może zaistnieć w sytuacji, gdy nęka człowieka rzeczywista niesprawiedliwość. Po drugie, opór ten powinien mieć charakter oporu biernego. Nawet jednak zły władca działa z Bożego rozkazu, który nie może być niesprawiedliwy. Władca taki spełnia bowiem w Bożym planie nieznane nikomu cele, które są tajemnicą Stwórcy. Władca pobożny tymczasem dostępuje współpracy z Bogiem. Takiego rodzaju współpraca nie tyle przynosi korzyść samemu Władcy, ile poddanym, którzy podlegają Jego rządom. A Władca taki dostępuje szczęścia ze względu na swoją miłość i bojaźń wobec Boga. Skromność, dobroć, łagodność, miłosierdzie, zrozumiałość i szczodrość. Despota zaś, który pozornie szkodzi swoim poddanym, tak naprawdę w istocie bardziej szkodzi samemu sobie, ponieważ niszczy swoją duszę. Natomiast prześladowani przez Jego poddani, mają możliwość poddania się próbie swojej cnotliwości i pobożności. Władcy Sprawiedliwemu nie godzi się pragnąć rozszerzenia swego panowania, gdyż środkiem do tego, tegoż porządliwego czynu byłoby prowadzenie wojen i ujarzmianie narodów. Takiego rodzaju politykę władca może prowadzić wyłącznie w ostateczności, choć przy okazji Trzeba wspomnieć, że Augustyn jest jednym z ojców chrześcijańskiej teologii wojny i koncepcji wojny sprawiedliwej. Wracając jednak do kwestii poruszanej w wykładzie. Z charakterem ludzkiej natury obok instytucji państwa wiąże się także prawo, które jest konkretyzacją sprawiedliwości, a które Augustyn, wywodząc z nauczania świętego Pawła na tle podziału na justitia dei i justitia humana, dzieli na trzy rodzaje. Po pierwsze lex eterna, prawo boże, prawo wieczne. Po wtóre, lex naturalis, prawo naturalne i w końcu lex temporalis, prawo doczesne. Lex eterne jako suma sapientia, mądrość najwyższa, jest źródłem wszelkich innych praw. Prawo wieczne jest konkretyzacją niejako justitia Dei, a Podrzędne względem niej prawa są o tyle prawem właściwym i sprawiedliwym, o ile uprawmocnione są w tymże boskim i niezmiennym prawie. Justitia Humana, sprawiedliwość ludzka, doczesna, w istocie jest zmienna, to też jej konkretyzacja w formie drugorzędnych względem... Lex Eterna praw również jest zmienna. I w zależności od charakterystyki narodu istnieją odmienne, czyli znaczy zmienne w tej formie i treści prawa, które swoją prawowitość, czerpią od wiecznych norm lex Eterna. I te wieczne prawdy, które zawierają się w lex Eterna, Wyryte są w każdym człowieku, a i fenomenem jest powszechne panowanie idealnego ładu. Umysł ludzki poznaje te prawdy wieczne nie jednak za sprawą poznania zmysłowego, ani nawet poznania rozumowego, lecz w wyniku oświecenia duszy ludzkiej przez twórcę, który w roli Iluminatora jest dla Augustyna słońcem, umysłu i światłem duszy, umożliwiającym zrozumienie prawdy. Prawowieczny jako przedmiot poznania człowieka jest warunkiem jego szczęścia. Dopiero oświecony człowiek, który kieruje się miłością do wiecznych i niezmiennych prawd, jest tak naprawdę wolny i nie potrzebuje do właściwego postępowania prawa doczesnego, gdyż prawo doczesne pełni jedynie rolę nakazu dla człowieka jako niewolnika swojej porządliwości. W relacjach międzyludzkich Konkretyzacją prawa Bożego jest zasada, by nie czynić tego, czego sami byśmy nie chcieli, aby nam uczyniono. Drugim rodzajem prawa analizowanym przez Augustynę jest prawo naturalne, które w tym zakresie po raz kolejny tak podąża ścieżką wytyczoną przez Alpinatę. Dla niego prawo naturalne to. Część całości lex eterna, którą są prawdy wywodzące się z boskiego ratio eterna. Prawo naturalne w postaci moralności właśnie jest odciśniętym prawem wiecznym w duszy każdego człowieka. Jest niejako przepisaniem zasad lex eterna na grunt rozumnej duszy człowieka, która tym samym Zdolna jest wyrazić i zrozumieć część jej zasad. Skoro każdy człowiek ma zapisane w swojej duszy lex naturalis, to także poganie, pomimo swojej bezbożności, z natury potrafią wykonać, zrozumieć nakazy tego prawa. Oczywiście bez dopełnienia swojej duszy w postaci. Przyjęcia drogi Chrystusowej. Zatem prawo natury dla Augustyna to nic nie jak rzymskiej gentium, czyli prawo narodów. A naczelny nakaz lex naturalis polega na tym, aby nie burzyć porządku będącego wolą Stwórcy. W końcu, ostatnim rodzajem prawa, o którym pisze Biskup Kipony jest lex temporalis, czyli prawo doczesne, prawo pozytywne, prawo wydane przez doczesnego prawodawcę. I o ile prawo naturalne wyryte jest w ludzkiej duszy, tak prawo stanowione wyryte jest na kamiennych tablicach czyli zapisane ręką prawodawcy. Lex temporalis z jednej strony może być wyrazem niesprawiedliwości. I w takim przypadku, zgodnie z doktryną cycerońską, nie ma charakteru wiążącego, bo w ogóle nie z prawem. Z drugiej strony, prawo doczesne powstałe na gruncie lex eterna może zapewnić pokój i porządek w korzystaniu z dóbr ziemskich. Gdyż prawodawca, który cechuje się prawością i mądrością, tym samym kieruje się wskazaniami lex aeterna, będąc źródłem Bożej Sprawiedliwości. Dobre, choć oczywiście niedoskonałe prawo doczesne czerpiąca swoją moc zrozumnego i niezmiennego prawa wiecznego, ustanawia w państwie względnie, względnie sprawiedliwy porządek. Zasadniczą różnicą pomiędzy prawem naturalnym a prawem doczesnym jest to, że człowiek na gruncie poznanej przez siebie lex naturalis dobrowolnie poddaje się posłuchowi wobec lex eterna. Podczas gdy lex temporalis wymusza w człowieku posłuszeństwo względem Boga dzięki środkom przymusu i strachu. Pamiętajmy jednak, że państwo i prawo, te dwie opresyjne w istocie instytucje, powstałe z uwagi na zdeprowowany charakter ludzkiej natury, nie mogą uczynić człowieka cnotliwym ponieważ to leży po, poza zakresem jego wpływu, jego możliwości. Ten cel zrealizować może jedynie Kościół, który w przeciwieństwie do Państwa nie stosuje środków przymusu i strachu, ale rządzi miłością i sankcjami moralnymi. I te dwie instytucje. Państwo i Kościół powołane są po to, aby spełniać zupełnie odmienne cele, które nie mają co mówić wspólnego. Stąd Augustyn opowiadał się za ich autonomią, odwołując się do słów Chrystusa: należy oddać Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Pamiętajmy jednak, że Augustyn pisze te słowa, już w warunkach chrześcijańskiego imperium romanum, a nie w warunkach państwa bogańskiego. I ta perspektywa determinuje określenie relacji państwa i kościoła. Ponieważ państwo zajmuje się życiem zewnętrznym człowieka, a kościół życiem wewnętrznym, to po pierwsze, chrześcijanin. Powinien dostosować się do warunków jego ziemskiej egzystencji, jego ziemskiej ojczyzny. Płacić podatki, czy uczestniczyć w działalności na rzecz państwa. To po pierwsze. Po drugie, zaś musi duchowo partycypować we wskazaniach Kościoła Chrystusowego. I te dwie, niezależne od siebie, sfery życia chrześcijanina sferę zewnętrzna i wewnętrzna, przekładają się zrazem na dwie sfery życia społeczności ludzkich, sferę państwową i sferę kościelną, które również powinny mieć niezależny od siebie charakter. Zatem ani państwo nie ma prawa ingerować w Kościół, ani Kościół nie ma prawa ingerować w życie państwa. Pamiętajmy jednak, że to nie oznacza oczywiście dzisiejszej świeckości państwa czy rozdziału państwa od kościoła. Augustyn patrzy na to zupełnie inaczej. Zdaje sobie bowiem sprawę, że istnieje jedna, ale bardzo istotna płaszczyzna, na której w gruncie obie instytucje współdziałają. Tą Płaszczyzną jest pokój. Kościół potrzebuje bowiem pokoju, który zapewnia państwo. Jednak z drugiej strony, tak jak państwo oferuje kościołowi pokój ziemski, którego kościół sam w sobie nie może sobie zapewnić, tak kościół oddaje państwu nieocenione zasługi będąc szkołą moralności i cnud obywatelskich. Szkołą, która uczy braterstwa, wzajemnego szacunku i poszanowania władzy. Pamiętajmy jednak, że obie instytucje mają charakter ziemski i tymczasowy. Prawdziwy bowiem cel i istnia daje się zrozumieć dopiero w kontekście augustyńskiej filozofii dziejów. Celem bowiem wszystkiego jest wieczna szczęśliwość człowieka, gdyż nie ma innej szczęśliwości ponad tę, którą można posiąść wiecznie. Zatem szczęśliwy jest ten, kto posiada Boga. A zatem cała historia ludzkości zmierza do sądu ostatecznego i wiecznego życia zbawionych szczęśliwości. Dlatego... Historia powszechna staje się niczym innym jak dziejami zbawienia, wędrówką zbawionych ku dobru i szczęściu. Trudno jest, reasumując, przecenić wpływ, jaki wywarł Augustyn na późniejszą myśl zachodu. Do jego refleksji nawiązywali Anselm z Canterbury, Erugena, Eckhart, Kartezjusz, Pascal, Newman, Bergson, Scheller czy współcześni egzystencjaliści. Była też myśl Augustyna inspiracją dla Lutra i Kalwina, a poprzez nich na oparte na protestanckim paradygmacie nowożytne koncepcje polityczne. Tylko pesymistyczna antropologia była równocześnie bazą dla kontrrewolucyjnych myślicieli konserwatywnych, choćby dla Demestra czy Donoso Corteza, poszukujących odpowiedzi na pytanie o przyczynę destrukcji ładu. Nawet oświecenie, z definicji przeciwne, wrogie Boga Augustyna, nie potrafiło wyjść poza zakreślony przez niego horyzont myślowy. Jak trafnie ujął to Karl Becker, Francuscy literaci po to zburzyli państwo Boże, świętego Augustyna, by znieść własne za pomocą odmiennego, nowocześniejszego budulca. Bardzo dziękuję.